Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na odcinek zapachowy. Jeżeli lubicie marki niszowe, a do tego polskie, to mam dzisiaj dla Was turbohecę, jaką jest marka Jan Barba. Nie widziałam na jej temat zbyt wiele recenzji, ani filmików na YouTubie, więc myślę, że ta recenzja może być dla Was przydatna. Nie jestem perfumiarą, nie jestem nosem, który się specjalizuje w zapachach, ale nie ukrywam, że no, kocham zapachy, więc postaram się Wam jak najlepiej tylko potrafię te zapachy opisać. Zakupiłam jakiś czas temu cały Discovery set, więc znam praktycznie wszystkie zapachy dostępne w ofercie. Jeżeli chcecie je poznać, to zapraszam Was do oglądania dalej. Mnie temat niszowych zapachów interesował od dobrych kilku lat, ale nigdy nie miałam jakiejś takiej motywacji, zaciętości, żeby po prostu zacząć je odkrywać i próbować. Może dlatego też, że są to raczej droższe zapachy w porównaniu do tych, które są powszechnie dostępne w drogeriach. Natomiast któregoś razu przeglądając swój Instagram zobaczyłam po prostu piękną reklamę, pięknego zapachu, pięknej buteleczce o ciekawej nazwie i ciekawej nazwie marki Jan Barba. Natychmiastowo zajrzałam na stronę, zobaczyłam co to i kto to jest. I okazało się, że jest to polska marka, niszowe perfumy, jak i pielęgnacja. Założycielem marki, jak i twórcą tych zapachów jest Bartosz Puzio. I są to wszystko takie rzemieślnicze, ręcznie tworzone zapachy, nie w jakiejś wielkiej firmie, jakimś wielkim koncernie, tylko po prostu tworzone ręcznie. I po prostu no, moja ciekawość zwyciężyłam i zakupiłam Discovery set, który był dostępny na stronie. Mi udało się chwycić go z takim niewielkim rabatem, bo akurat był okres Black Friday. Lepszej okazji nie mogłam znaleźć, żeby te zapachy wypróbować. Każdy z nich nosiłam na swoim nadgarstku co najmniej raz, żeby po prostu poczuć, jak ten zapach dojrzewa, jak on pachnie na początku, jak pachnie po kilku godzinach. Mam notatki na telefonie, więc wybaczcie, jeżeli będę zaglądała, ale chcę Wam po prostu jak najlepiej te zapachy opisać. Zacznijmy sobie od zapachu Ayoku. Ja nie muszę ich otwierać, bo przez to, że już je testowałam, ten zapach po prostu jest rozmieszczony na całej tej próbce. W ducie głowy mamy werbenę, w sercu aut i patchoule i w bazie vetiverę, mech dębowy, cypriol i drzewo cedrowe. Jest to zapach w klimatach Toma Forda Outwood. Jeżeli lubicie tego typu zapachy, jeżeli znacie ten zapach od Toma Forda, to powiedziałabym, że to jest jego lepsza wersja. Ta jest troszeczkę nieco bardziej zielona, szczególnie po jakimś czasie jak dojrzewa. Czuć taki wyraźny zapach mchu, takiej mokrej trawy, czegoś takiego. Natomiast mi ten zapach kojarzy się z takim tartakiem w lesie. Albo jak idziecie sobie spacerem przez las i na przykład po bokach leżą takie ścięte pale drzewa i czujecie zapach tej rozszarpanej niedawno ziemi i tego mchu i właśnie intensywny, żywiczny zapach świeżo ściętych drzew. Czuję w niej również taką drewnianą chatkę opalaną drzewem. Zapach jest mocno żywiczny, gęsty, ciężki, taki przyprawowy, wręcz lekko pikantny. Ten dym, ta drzewność, ta ziemistość, ona jest taka dusząca, taka intensywna. Ten zapach utrzymuje się bardzo długo na ciele. Pięknie dojrzewa, wciąż pozostając taki ciężki i taki gęsty, ale właśnie dochodzą delikatnie te zielone nutki. No jest niezwykle oryginalny i to jest zapach, który ja noszę, kiedy muszę dodać sobie mocy. Kiedy po prostu chcę się czuć turbo pewna siebie, to jest klimat zapachu, który ja lubię na sobie. Jeżeli preferujecie delikatne perfumy, kobiece, owocowe, kwiatowe, waniliowe, to absolutnie nie powinien się Wam ten zapach spodobać. Natomiast jeżeli lubicie takie charakterne zapachy, myślę, że jest wart wypróbowania. Szczególnie jeżeli lubicie ołdowe, drzewne klimaty. To jest zdecydowanie jeden z tych zapachów, który myślę, aby w przyszłości zakupić w większej pojemności. Zapach Superiore w głowie ma cytrynę, cytron, bergamotkę, pomarańcze, czyli takie typowo cytrusowe wejście. W sercu mandarynka, lawenda, rozmaryn, biały tymianek, mięta, melisa i w bazie piżmian, balsam, tolu, mirra, ambroa super. Czy ambrox super? I don't know. Don't judge me, nie jestem perfumiarą. Jest to zapach, który bardzo spodobał się mojemu Bartkowi, bo jest to bardzo świeży, taki cytrusowy zapach, natomiast fajnie wyczuwalny
Jest w tym zapachu również taki element delikatnie ziołowy, czyli właśnie ta lawenda i mięta, która przy takim mocnym wdechu bardzo fajnie jakby oczyszcza nos. Wręcz jak się sztachnę mocno tym zapachem, to czuję właśnie jakbym wąchała taki, wiecie, sztyft odtykający nos, że te drogi oddechowe są takie pięknie, takie oczyszczone, więc to jest bardzo świeży zapach. Natomiast te zioła dodają temu zapachowi głębi, bo właśnie ta lawenda, która często występuje w męskich zapachach, ona jest taka z jednej strony troszkę taka mdląca, troszkę dusząca, ale właśnie też orzeźwiająca tą taką cytrusową kompozycję. I choć to wejście tego zapachu z początku jest takie świeżo-cytrusowe, ono po czasie delikatnie mięknie, chociaż wciąż pozostaje świeże. Na końcu tego zapachu ja czuję zapach takiej słodkiej pomarańczy, delikatnie okraszonej właśnie... Bartkowi się skojarzyło, że jakby tam były jakieś goździki, może... To jest coś w tym stylu, że on jest wciąż świeży, może delikatnie dosłodzony, ale z takiej żywej, kwaśnej i gorzkiej cytryny robi się słodka pomarańcza, you know what I'm saying? Ale czuć do tego tą lekką ziołowość, tą pikantność, która może faktycznie kojarzyć się z goździkami. Natomiast to nie jest absolutnie zimowy zapach, bo jak słyszymy pomarańcze i goździki, to od razu nam się kojarzy ze świętami, z zimą, z jakimś grzańcem i tak dalej. Nie. To jest bardzo świeży zapach, okraszony delikatnie ziołami, bardzo przyjemny. Myślę, że w tej takiej naszej stereotypowej charakterystyce bardziej męski, natomiast to też jest zapach, który mi bardzo się podoba i może właśnie sobie z moim Bartusiem kupimy na spółkę? Kto wie? Jeden z najnowszych zapachów Jana Barby, czyli woda toaletowa Olimpia. W nucie głowy mamy słodką pomarańczę, neroli i aldehydy, w sercu czarną porzeczkę, różę majową, syntetyczne piżmo i dwa składniki, których nie potrafię nawet rozczytać. W bazie piżmian, mech dębowy, drzewo sandałowe, wanilię, tuberozę, aldehyd cynamonowy. To jest zapach, który w pierwszych 2-3 sekundach kojarzy mi się z kocim moczem. Ale nie bójcie się... Te wrażenie bardzo szybko znika i zamienia się w piękny, taki słodki zapach, słodki pomarańczy okraszonych kwiatem neroli, więc jest bardzo, bardzo przyjemny. Z początku bardzo lekki, owocowo-kwiatowy, wręcz taki leciutko kwaskowy przez pomarańczy i czarną porzeczkę, natomiast on po pewnym czasie przechodzi w zapach owocowo-pudrowy. On delikatnie się ułagodnieje, robi się taki bardziej dojrzały, bardziej elegancki, wręcz nieco mydlany. Na końcu staje się leciutko waniliowy, więc powiedziałabym, że jest to taki zapach stereotypowo kobiecy. I podoba mi się to właśnie, jak on się fajnie zmienia, że z zapachu, który z początku jest wręcz taki świeży, owocowo-świeży, staje się delikatnie pudrowo, mydlany, przechodzi w lekko waniliowy. Wciąż czujemy tą subtelną świeżość tej pomarańczy czy czarnej porzeczki, ale właśnie dochodzą te nuty, które sprawiają, że ten zapach staje się bardzo elegancki i taki miękki na ciele. Wydaje mi się też, że jest to jeden z tych bardziej przystępnych zapachów, takich, które nie dziwią nas niczym. Jest to bardzo ładna kompozycja. Niekoniecznie dla mnie personalnie, bo ja nie za bardzo lubię nuty pudrowe i słodkie w zapachach, waniliowe. Natomiast uważam, że kompozycja, tak obiektywnie patrząc, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Kolejny zapach to Metarosa i jak się możecie domyślić, jest to zapach różany. W nucie głowy mamy różę majową, w sercu jaśmin, sambak, liście róży damasceńskiej, różę damasceńską i irys i w bazie drzewo sandałowe, cywet i patchoule. I jest to zapach różany. Natomiast on bardzo ciekawie dojrzewa na ciele, bo z początku mamy ten taki świeży, kwiatowy start. Po chwili dochodzą nuty pudrowe i zapach świeżych łodyg. Nie wiem, czy kojarzycie ten zapach, jak dostajecie bukiet róż. To faktycznie, jak włożymy nos w tą różę, to czujemy zapach róży. Ale jak mamy ten bukiet przed sobą, to czujemy zapach trochę tych kwiatów róży, ale też tej łodygi wilgotnej, tych listków i właśnie ten zapach do nas dochodzi po
gdzieś tam mniej więcej godzinie od noszenia. Zapach robi się bardziej elegancki właśnie przez tą pudrowość, a na koniec staje się nieco drzewny i lekko dymny. Wyczuwalne są te drzewne nuty i to bardzo mi się podoba w tym zapachu, że on z początku jest taki kwiatowo świeży, a potem staje się taki, jakby ktoś po prostu wrzucił tą różę do kominka. No to jest mega, mega intrygujący zapach. On ma ewidentnie taki retro klimat, taki vintage'owy. Może nam się troszeczkę kojarzyć, mi się kojarzy troszeczkę z jakimś antykwariatem albo sklepem z antykami, no bo róża troszeczkę się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale ze starszymi osobami, mi niekoniecznie, ale ten konkretny zapach, tak, właśnie przez tą pudrowość, drzewność ma taki fajny vintage'owy vibe. Mi osobiście trochę te pudrowe nutki przeszkadzają, natomiast start i koniec ma absolutnie fantastyczne, to też jest bardzo ciekawy zapach, szczególnie jak na taki różany zapach. Jest naprawdę bardzo intrygujący. Turbo mi się podoba, jak on dojrzewa właśnie, że on przychodzi w taki drzewny zapach. No, przesarda. Kolejny zapach, który chciałabym omówić, to Gloria. I tutaj w nucie głowy mamy Neroli, gałkę muszkatałową i Petit Grain. Nie mam pojęcia, co to jest. W nucie serca jaśmin sambak, różę majową, arcydzięgiel, yangliang i mirtę. W bazie natomiast drzewo sandałowe, piżmian i coś tam jeszcze. Gloria to lekki, elegancki, kwiatowo-słodki, troszkę mydlany zapach. Na starcie wyraźnie czuć neroli i jaśmin, które dodaje temu zapachu lekkości i takiej świeżości wręcz, takiej delikatnie orzeźwiającej. Natomiast po czasie dochodzą nuty mydlane i drzewne i zapach staje się nieco bardziej taki pikantny i szorstki, więc on z początku jest taki mięciutki i delikatny, taki rozpływający się, natomiast po czasie właśnie czujemy, że robi się taki suchy i szorstki. Ma bardzo ładny ten start, taki właśnie typowo świeży i kwiatowy, natomiast on dojrzewa też w kierunku takiego bardzo eleganckiego, bardzo wyrafinowanego zapachu. Przez tą różę, przez ten ilang ilang i przez drzewo sandałowe on się właśnie zaczyna robić bardzo, bardzo taki elegancki, dojrzały. Też bardzo ładnie dojrzewa na skórze, to nie jest mój klimat, więc może nie miałam jakiejś super przyjemności z noszenia go. Natomiast jeżeli chodzi o kompozycję zapachu i to, jak on dojrzewa, też uważam, że jest bardzo, bardzo interesujące. Natomiast nie umiem powiedzieć obiektywnie, że jest fantastyczny, bo wiecie, no mam swój gust po prostu i ciężko być totalnie obiektywnym. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do zapachu Seireal i jest to propozycja dla fanów tych słodszych i waniliowych nut, także czytam, co mamy po kolei. W nucie głowy neroli, później różę damasceńską i tonkę i w bazie drzewo sandałowe, piżmian i wanilię. Jest to najsłodszy ze wszystkich zapachów w całym tym secie dostępnym. Jest wyraźnie waniliowy. Mi kojarzy się z takimi pralinkami z ajerkoniakiem w środku, bo jest słodki, ale jednocześnie wyrazisty. Wyraźnie waniliowy, taki otulający, gęsty i jakby szorstki jednocześnie, bo on ma tą taką drzewną bazę i właśnie ona nadaje takiej szorstkości, więc nie jest to taki typowy ulep, że taki słodko-słodki zapach typu gourmand, ale no jest, ma coś takiego z tej kategorii, bo, no bo jest wyraźnie, wyraźnie słodki. I chociaż tą wanilię ma w bazie, to ja tą wanilię czuję od samego początku, na starcie i przez cały proces posiadania tego zapachu na skórze. Nie ukrywam, że jest to bardzo apetyczny zapach, chociaż zwolenniczką słodkich zapachów nie jestem, ten jest naprawdę taki smakowity. I fajnie, że po czasie dochodzą te drzewne nuty, które przełamują troszeczkę tą słodycz, ale ta słodycz wciąż pozostaje, więc jest to słodkie, ale nie infantylne. Jak się tym spryskacie, to ktoś pomyśli, że macie na sobie piękny zapach, a nie, że przed chwilą wcinaliście jakieś smaczne ciasteczka, wiecie o co chodzi, albo piekliście ciasto. Więc jak lubicie słodkie nuty, ale w trochę nietypowym wydaniu, myślę, że warto spróbować. Floriste, a w zasadzie Fleuriste, bo to jest chyba z francuskiego nazwa, to moim zdaniem najbardziej nietypowy zapach, jaki wąchałam w całym tym secie. Jest to teoretycznie zapach zielony. W nucie głowy mamy neroli, w sercu geranium i akację, a w bazie tuberozę i cywet. Natomiast tak jak kojarzymy sobie zapach zielony, zazwyczaj z jakąś taką zieloną herbatką, z jakąś trawką, to ten jest zupełnie inny. To jest taki naprawdę zielony zapach. To jest zapach, jaki czujemy, kiedy wchodzimy do kwiaciarni. I
zawsze wchodząc do kwiaciarni, owszem, czujemy troszkę takie nutki kwiatowe, ale przede wszystkim w kwiaciarni czuć taką wilgotność, czuć zapach tych świeżo ściętych łodyg, czuć zapach liści i to jest właśnie zapach takich łodyg, niekoniecznie kwiatów. On jest z początku zielony, ale też po chwili robi się delikatnie taki szorstki, wręcz powiedziałam, że lekko pikantny i gdzieś po godzinie noszenia dochodzą takie nuty pudrowe. Dla mnie on po kilku godzinach noszenia, kiedy wąchałam nadgarstek, czułam jakby ten zapach wręcz się wymleczniał i to jest w nim właśnie bardzo takie nietypowe, bo on w bardzo nietypowy sposób dojrzewa. Tutaj nie ma takich oczywistych nut. One są zielone, a potem robią się no takie mleczne wręcz jakby. Nie wiem skąd ta mleczność mi tutaj przychodzi do głowy, bo tutaj nie wiem, czy któryś składnik jest za to odpowiedzialny. Mówię Wam, jak mi się kojarzy. On robi się wręcz taki troszkę taki mdły, ale wciąż zielony, bardzo nietypowy, bardzo nietypowy. Myślę, że osoby preferujące zielone zapachy wręcz mogą być trochę rozczarowane tym zapachem, jeżeli patrzymy na zapachy zielone w taki standardowy, stereotypowy sposób, bo one są, tak jak już powtarzam 40 razy, bardzo nietypowe. Jest to intrygujące jak na zapach. Mi jako zielony nie do końca się podoba, ale jako zapach sam w sobie jest mega, mega ciekawy. No powiem Wam tak, nigdy nie czułam takiego zapachu, nigdy. A widzę, jak go wącham, to po prostu widzę w głowie te łodygi, widzę te łodygi w tej kwiaciarni, no to jest po prostu niesamowite. Ten start dla mnie fantastyczny. Po czasie mnie troszkę ten zapach mdli, po prostu myślę, że to nie jest zapach dla mnie. Natomiast uważam, że jest to jeden z najciekawszych w tej całej kompozycji, bo jest najbardziej, inaczej, najmniej oczywisty. Najmniej oczywisty. Przedostatni już, Anglais, i to jest w ogóle śmieszne, bo to jest po francusku angielski. Także śmiesznie, że angielski po francusku, wiecie, zabawa językiem. I ten określiłabym również jako taki najbardziej stereotypowo męski. Tutaj mamy w nucie głowy ziołową lawendę, w sercu tonkę, świeży biały tymianek, pudrowy irys, w bazie ziemistą wetiverę, szorstki mech dębowy, cypriol i drzewo cedrowe. Zapach jest mocno ziołowy, świeży, gorzki, cierpki i szorstki. Szorstki na tyle, że aż pikantny. Wyraźnie wyczuwalna jest tutaj lawenda i to ona nadaje taki leciutko mydlany zapach, ale mydlany nie w sensie pudrowym, tylko właśnie takim ziołowym. Bardzo ładny zapach, trochę świeży, ale właśnie wyraźnie ziołowy i to mi się w nim bardzo podoba, bo te zioła dodają takiego charakteru, takiej pikanterii. Mojemu Bartkowi też bardzo się ten zapach podobał, więc to jest taki drugi, który mu zaraz po Superiore podobał się najbardziej. Mnie również bardzo się podoba, uwielbiałam ten zapach na i Bartka skórze i na mojej skórze też, więc bardzo, bardzo mnie kusi również Anglais. Jak czytam tutaj w opisie, to on faktycznie miał się odwoływać do surowości wysp brytyjskich, pogody i klimatu. I faktycznie ta ziołowość to nie jest taka ziołowość takich, wiecie, ciepłych, rozgrzanych słońcem ziół we Włoszech. Tylko ten zapach jest taki zimny, taki surowy, taki rustykalny. Bardzo, bardzo ładny. Jak lubicie świeże zapachy i wyraźne nuty lawendowe, to myślę, że ten zapach może się Wam spodobać. Mi i Bartkowi podoba się bardzo, bardzo, bardzo. Nawet nie mam tutaj w notatkach, jak on dojrzewa, bo on mam wrażenie właśnie, że ma ten swój taki charakterystyczny lawendowy podzapach, chciałam powiedzieć posmak, ale jak nie posmak, to po zapach przez praktycznie cały okres noszenia. No ja lubię te takie gorzkie, dymne, ciężkie podtony i ten zapach właśnie to ma, więc też Anglais bardzo, bardzo przyjemny, me gusta. I na koniec mamy Chypre, chociaż ja po prostu lubię nazywać go Chypre. Ta nazwa bardziej oddaje moim zdaniem klimat tego zapachu, więc pozwólcie, że będę mówić na niego Chypre. W nucie głowy mamy bergamotkę, w sercu jaśmin, liście fiołka, tuberozę, różę damasceńską i w bazie piżmian, labdanum i styrax. I powiem Wam, że od samego początku miałam wrażenie, że to jest zapach dla mnie. I się nie myliłam. On i wizualnie, patrząc na opakowanie, po prostu do mnie przemawiał. I był to jeden z zapachów, który jako pierwsze powąchałam, kiedy dostałam ten Discovery Set. I po prostu od razu się zakochałam. To jest teoretycznie zapach kwiatowy. Ale takiej kwiatowości nie czułam nigdy wcześniej. Z początku czuć wyraźnie taki ojeny.
taki zielono-słodki zapach jaśminu. Takiego jaśminu, który czujemy tak prosto z krzewu. Ja mam krzew jaśminu i latem uwielbiam tam podchodzić, po prostu go wąchać. I nawet nie chodzi właśnie o zapach samych tych pączków, tylko o całokształt tego jaśminu. Przepiękny zapach. To, co mi się w nim bardzo podoba, to to, że on w swym zapachu jest taki wręcz musujący, trochę... Jest kwiatowy, ale jakby kojarzy mi się, jakby był tutaj dodany jakiś Sprite albo coś w tym stylu, bo on jest tak świeży, że aż musujący. Tak wyrazisty i tak fizyczny, że po prostu aż musujący. Po jakimś czasie zapach staje się szorstki i duszny, gdyż dochodzą nuty żywiczne i drzewne. Więc znowuż mamy tą taką ciekawą harmonię zapachów świeżych, kwiatowych i tej drzewnej bazy. I to jest coś, co totalnie do mnie przemawia, chociaż nigdy nie określiłabym siebie jako fankę zapachów kwiatowych, ale to jest co innego. To jest inny level zapachów kwiatowych. Ta autentyczność tego jaśminu, to, że ten zapach jest wręcz aż taki musujący i do tego ten duszno-pikantny, drzewny pozapach, posmak tego zapachu, tak on dojrzewa i jaki staje się elegancki, ale wciąż ten jaśmin nam tutaj pięknie gra z tymi dymnymi, drzewnymi nutami żywicznymi. No, historia, która po prostu urzekła mnie niesamowicie, niesamowicie. I jest to na pewno zapach, który będę sobie chciała kupić. Kończę już jedną perfumetkę, obiecałam sobie, że jak skończę jeden zapach, to kupię sobie ten. I to jest mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o cały Discovery Set. Zapach, który absolutnie, absolutnie mnie zauroczył swoją lekkością i ciężkością jednocześnie. Więc jest to zapach, który kupię jako pierwszy, bo nie twierdzę, że na nim się skończy. Musicie powąchać ten zapach. Jest niesamowity. Wiem, że może trochę ciężko się połapać w tych wszystkich zapachach, więc może tak krótko podsumuję. Moi dwaj ulubieńcy to jest Ayoku, czyli bardzo ciężki, dymny, gęsty, tłusty od żywicy zapach, i Hypre, który jest kwiatowo, musująco drzewny. Najbardziej męskie kompozycje, no z wyłączeniem Ayoku, bo to jest taka właśnie turbo, powiedziałabym, męska kompozycja. Najbardziej takimi klasycznie męskimi jest Superiore, czyli taki cytrusowy zapach, i Onglet bardziej ziołowy, lawendowy, Superiore cytrusowy z nutą mięty. Z tych najbardziej kobiecych zapachów powiedziałabym, że Olimpia, Gloria i Seyrail. Olimpia i Gloria to są takie kwiatowo-owocowe zapachy, które przechodzą w lekko pudrowe, w lekko mydlane. Olimpia bardziej owocowa, a Gloria bardziej kwiatowa, ale oba robią się takie właśnie przyjemne, dojrzałe i eleganckie. Natomiast Seyrail najbardziej słodki ze wszystkich. Bardzo waniliowy, pralinkowy wręcz zapach. Metarosa to taki vintage'owy, różany zapach. No i Fleurist zielony, ale w bardzo nietypowy sposób. Widziałam, że jeszcze do oferty wszedł zapach Ayoku Eau de Toilette, czyli mamy Ayoku jako wodę perfumowaną i wodę toaletową, chyba. Nie wiem, czy to są te same zapachy, czy one się czymś różnią, może nawiązują do siebie, są jakby w jakimś tam sensie podobne. Nie, bo nuty mają inne, więc to będzie może coś podobnego, jakby w podobnym klimacie, ale trochę inne. Także żałuję, że nie mam próbki, ale w każdym razie, no myślę, że jest to marka, której warto spróbować. Szczególnie jeżeli interesują Was zapachy niszowe, nietypowe, charakterystyczne. No i jeżeli lubicie wspierać i odkrywać polskie marki, dajcie mi znać, co myślicie o tych zapachach, czy któryś przykuł jakoś szczególnie Waszą uwagę i czy znaliście wcześniej markę Jan Barba. Jeśli tak, to piszcie koniecznie w komentarzach i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli macie może jakieś sugestie dotyczące niszowych zapachów, które miałabym przetestować i Wam opisać, to też piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.